jesteśmy wszyscy, możemy rozpoczynać konferencję prasową, na której poznamy projekt modernizacji istniejącego stadionu piłkarskiego im. Edwarda Szymkowiaka przy ulicy Olimpijskiej. Serdecznie miło mi Państwa powitać. Witam także na początku naszych gości, czyli przedstawicieli wykonawcy tego obiektu, czyli firmy e-sport. Witam Pana Adama Kaczyńskiego, dyrektora zarządzającego spółki, a także Pana Tomasza Bielocha, architekta z ramienia firmy e-sport. Witam także gospodarzy dzisiejszej konferencji, a więc przedstawicieli spółki Bytomski Sport Polonia Bytom, Pana Mariusza Kosiorza, kierownika do spraw inwestycji, a także prezesa zarządu, Pana Krzysztofa Bochy. Na początek oddam głos gospodarzowi dzisiejszego wydarzenia, więc Pan Krzysztof Bochy. Dzień dobry, Szanowni Państwo. Dziękuję za to, że są Państwo dzisiaj z nami. Jako gospodarz tego spotkania chcielibyśmy Państwu się przedstawić projekt stadionu. Chcielibyśmy, żeby on ujrzał się światło dzienne. Dziękuję za przybycie mediów, dziękuję za przybycie reprezentantów kibiców. Zdajemy sobie doskonale sprawę, jak ważny jest dla Was ten projekt, jak ważny dla Was jest realizacja tej inwestycji, jak dużo emocji dookoła tego wszystkiego się znajduje, ale to tylko wynika z tego, jak bardzo nam wszystkim zależy na stadionie, na tym, żeby Polonia miała miejsce godne swoich rozgrywek. Moja wypowiedź tutaj będzie się ograniczała do tych informacji, które przedstawiłem wcześniej. Najważniejsze jest to, co dzisiaj zostanie zaprezentowane przez spółkę e-sport oraz przez projektanta. Mam nadzieję, że w wyczerpujący sposób zostanie zaprezentowane to, w jaki sposób ten stadion ma potencjalnie wyglądać, jakie będzie miał funkcje, jak będą wyglądały trybuny. To wszystko dzisiaj zostanie Państwu zaprezentowane. Cieszę się, że dzisiaj jest dzień, w którym możemy to pokazać. I w tym miejscu chciałbym oddać głos Panu Dyrektorowi Adamowi Kaczyńskiemu, który jest tutaj do Państwa dyspozycji, a oczywiście też jestem do Państwa dyspozycji. Także bardzo dziękuję. Dziękuję Panie Prezesie. Dzień dobry Państwu. Chcielibyśmy dzisiaj Państwu zaprezentować projekt stadionu z kilkoma wizualizacjami, również z planem zagospodarowania terenu. Będzie to prezentacja oparta o slajdy. Slajdy jest ponad 20. Najpierw omówię bardzo szczegółowo na tyle, ile tutaj slajdy prezentowały, a później ewentualnie pozostanę do Państwa dyspozycji, jeśli chodzi o pytania. Pierwszy slajd prezentuję. Na pierwszym slajdzie widzą Państwo plan gospodarowania terenu pana PZP. Obejmuje on obszar opracowania stadionu. W naszej koncepcji zgodnie z PRW stadion będzie miał trzy trybuny. Północ, południe, zachód. Będą to trybuny niepołączone w pierwszej fali narożnikiem. W sumie będzie ponad 8 tysięcy miejsc. Trybuna północna będzie w całości przeznaczona dla kibiców miejscowych. Trybuna zachodnia będzie podzielona na sektor kibiców gości, jak i pozostałe miejsca dla kibiców miejscowych. Trybuna południowa będzie miała też dwie funkcje, będzie trybuną medialną, VIP-owską, jak i również dwa sektory boczne, które będą dla kibiców miejscowych. W dalszej części przekażemy jak gdyby dalsze, nasze zdania będą bardziej wyjaśnione też. Mamy taką sytuację, że mamy również budynek główny, który będzie dalej pokażemy jego kombinację, plac dla mediów, do obsługi transmisji telewizyjnej, bo stadion będzie miał najwyższą kategorię, jeśli chodzi o rozgrywki ekstraklasy. Będzie mógł gościć mecze ekstraklasowe. Następnie tutaj mamy całą przestrzeń dla kibiców przyjezdnych z wejściem i przedpole, które wytworzy nam się w obecnym, po trochę przeorganizowaniu ogrodzenia. Każda i później wejście tutaj dla kibiców miejscowych. Jeszcze dodatkowe wejścia, zaplecza techniczne, parking dla osób funkcyjnych. Przy organizacji meczu może też być poza dniami meczowymi wykorzystywany do normalnego funkcjonowania. Proszę kolejny slajd.
tu jak gdyby uściślenie to, o czym mówiłem, czyli trybuna, trybuna południowa, północna i zachodnia. Tu przechodzimy, jest podział bardziej na sektory, tymi kolorami. Tak sobie wyobrażamy podział jak gdyby stadionu, zgodnie z najnowszymi wytycznymi PZPN-u, bezpieczeństwa. Sektory będą rozdzielone między sobą, a na pewno będą podzielone na określone trybuny, żeby nie dochodziło do mieszania się kibiców przemieszczających się po stadionie. Tutaj mamy przekroje. To jest przekrój przez trybunę północną, przekrój przez trybunę południową. Następny slajd pokażemy, nie odnoszę się w tej chwili do takich przekrojów, bo one będą lepiej pokazane. Trybuna, wszystkie te trybuny mają skos, który umożliwia tutaj na tym slajdzie widoczność, że jest bardzo dobra widoczność z wykorzystaniem wszystkich przepisów, czyli przestrzeni pod kątem ustawienia bandydowych, reklam. Pod trybuną, czy w okolicach trybuny północnej mamy zlokalizowane kioski dla stanowiska oraz toalety. Pod trybuną zachodnią, ponieważ będzie korzystać naturalne kształtowanie terenu, więc będziemy mieć zejście po schodach. I pod trybuną mamy też umiejscowione miejsca jako miejsca gastronomiczne i toalety. Jeśli chodzi o trybunę główną, mamy jak gdyby trzy poziomy. Poziom szatni, tutaj warto zaznaczyć, że to jest pewnego rodzaju zmiana, jeśli chodzi o PLW, bo w pierwotnej koncepcji szatni miały być w wersji kontenerowej poza jak gdyby obiektem. Po rozmowach z zamawiającym i używając argumentów doszliśmy do porozumienia, do wniosku, że jednak zdecydowanie lepiej, jeśli będą te szatnie pod trybunami, co jest pewne nowum. Potem mamy drugi poziom dostosowany dla kibiców, którzy będą wychodzili na trybunę. To są kibice miejscowi, te boczne, sektory tak zwane. I drugi, ostatni poziom, to będzie poziom medialny, poziom dla VIP-u przeznaczony, biznes kluby, czyli loże biznesowe i biura klubu. Tutaj mamy całość, będzie w konstrukcji prefabrykowanej żelbetowej trybuny, oparta o słupy żelbetowe ze stalową katownicą konstrukcji stalowej dachu. Dach będzie przykryty blachą palistą. Kolejny slajd proszę. Tutaj mamy pokazane lokalizacje bardzo konkretne, czyli toaleta, kios gastronomiczny, toaleta, kios gastronomiczny. Wszystko to jest przepisami, a więc wystarczająco wiele miejsc. Tutaj macie Państwo pokazane, jak mniej więcej wyglądają rzuty tych pomieszczeń. Tu pod tą trybuną zachodnią jest również są tego typu pomieszczenia usytuowane. W trybunie głównej wygląda to troszeczkę inaczej. Pokażę na tym slajdzie. Tu przechodzimy do rzutów pomieszczeń na trybunie głównej. Na poziomie 0 będzie zlokalizowany cały zespół szatniowy do obsługi meczu. Sędzia, delegat, odpraw, kontrola antydopingowa, pokój medyczny. Następnie zespół szatniowy z pokojem rozgrzewkowym dla kibiców gości i cała strefa dla kibiców Polonii, dla drużyny Polonii. Nie kibiców gości, tylko drużyny gości, przepraszam, a to dla drużyny Polonii. Również z pełnym zapleczem sanitarnym, rozgrzewkowym, pomieszczenia dla trenerów, czyli cały sztab, gdyby będzie mógł tutaj realizować zadania trenerskie. Tu mamy przestrzeń magazynową, która również może być zaadoptowana na pozostałe funkcje ewentualnie. Tutaj jesteśmy jeszcze przed tym rozmową z użytkownikiem, żeby to w sposób bardzo jasny zdefiniować, ale ta przestrzeń jest wystarczająco duża, bo to ponad 1000 metrów, żeby ją zagospodarować zgodnie z przepisami, zgodnie z wszystkimi zasadami obowiązującymi dla licencji PZPN. Pod trybuną tu powstają takie przestrzenie magazynowe. Doświadczenia wiemy, że takich przestrzeni nigdy nie za dużo, zwłaszcza, że liczne grupy młodzieżowe będą tutaj mogły gromadzić sobie sprzęt. To jest już jakby dowolna kwestia zagospodarowania przez użytkownika. Następnie mamy poziom wyższy, czyli jak znajdujący się na stropie tego, schodzimy w dół, to jest punkt wyjścia monitorów nad sektory, które pokazywałem wcześniej. Obok mamy zlokalizowane klapki schodowe, które idą od poziomu 0 poprzez poziom 1, wchodzą na poziom 2,
komunikacyjny. To jest o tyle ważne, że jeśli zawodnicy będą mówić na konferencję prasową, to wychodzą tą klatką schodową, jest komunikacja z dziennikarzami w bezpośredniej bliskości sali konferencyjnej na konferencje pomeczowe. Również na tym poziomie mamy zlokalizowane toalety i kioski gastronomiczne dla prawej i dla lewej części sektorów miejscowych. Na poziomie plus 2 mamy zlokalizowane całą przestrzeń medialną dla mediów, salą konferencyjną, która może również wykorzystywana być poza poddaniem meczowym do innych celów. Pomieszczenia funkcyjne, w których będą się mieścili pomieszczenia dla mediów cateringowe, będą tu również biura do obsługi stadionu, też dowolny sposób do wykorzystania przez użytkownika. Następna część to mamy część tak zwanej sektor VIP. Silver i raz, dwa, trzy, cztery, i sześć lóż dość znacznej wielkości, bo ponad 30 metrów. Sektory VIP-owskie i przestrzeń VIP-owska to jest najbardziej rozwijająca się w tej chwili na polskich stadionach, więc uznaliśmy, że warto ją w ten sposób zagospodarować. To też jest to zajmują w stosunku do PSW, bo PSW nie było tych lóż VIP-owskich. My je proponujemy, to jest też jeszcze do dyskusji, ale Silver tak zwany i Gold, wejście przez recepcję, dwa zaplecza gastronomiczne i dwa bary dla prawej i dla lewej strony. W dowolny sposób można dodzielić, można przedzielić na przykład te części. Tutaj może być, nie wiem, catering jeszcze brązowy, czyli powiedzmy jeszcze tańsze bilety, tutaj mogą być droższe i golne oczywiście loże. To ta przestrzeń, powiedziałbym, przestrzeń daje taką możliwość, że organizator imprezy może w dowolny sposób sobie tę przestrzeń kształtować, zamykać jedną, drugą. Na przykład na stadionie we Wrocławiu ta przestrzeń jest wykorzystywana na przykład do organizacji imprez, dniówek w Zabrzu, do imprez okolicznościowych. Każde te strefy w tej chwili są tak konstruowane i też chcieliśmy tym duchu przedstawić, żeby można było wykorzystać wielofunkcyjnie, a to znaczy zatem uzyskać określone przychody. Loże VIP-owskie również są tak konstruowane, że z widokiem na stadion, na płytę można je wynajmować na małe konferencje jako pomieszczenia tak ponad 30 metrów, więc dość sporo to jest w rozmiarze pomieszczenie i myślę, że dodatkowe przychody z tego można czerpać. Ta część to jest część przeznaczona dla klubu Polonia Bytom. Tutaj żeśmy przykładowo zaaranżowali, że wskazali podział taki pokój, ale on jest oczywiście w dowolny sposób jak użytkownik, bo Polonia też jak gdyby się rozwija i tu mogą być zlokalizowane pokoje trenerskie dla klubów młodzieżowych. Też kwestia relacji, ale to jest nasza propozycja jak najbardziej wydaje nam się w tym momencie do zaakceptowania. Następny element, który chcę zwrócić uwagę, to jest wejście. Wchodzimy jakby po tą trybunę, żeby wyjść w monitorium. Wchodzimy na poziom niższy. Tu są ogrodzenia, wydzielenie jak gdyby strefy, czyli nie mieszają nam się kibice wchodzący i z mediami, i z VIP-ami, z wejściem ewentualnie do biur. Poza dniem meczowym to może wyglądać zupełnie inaczej. Wejście praktycznie tylko z biura będzie funkcjonować, ponieważ mamy całe połączenie z tym budynkiem. Cały budynek może być wykorzystany w dowolnych celach. I poziom plus 3, czyli jak gdyby na dachu tego poziomu, tam mam tylko małe pomieszczenia, mamy centrum dowodzenia, jak i centrum dziennikarskie dla komentatorów, dla statystyków i mamy zlokalizowane 3 kamery na środku i wzdłuż linii pola karnego. Tak wyglądają 4 kombinacje. Przejdziemy teraz do... Tutaj pokazujemy jeszcze strefy wejść z układem kas, jak i depozytów. No i tu macie Państwo już pierwszą wizualizację, ponieważ staraliśmy się wykorzystać naturalne ukształtowanie terenu. Teren tam jest nieco, a jeszcze opada. W związku z tym, jak gdyby staraliśmy się tak zaproponować naszą koncepcję budynku, żeby ona w ten teren się wpisywała. Więc Państwo widzicie, że tutaj będziemy musieli jak gdyby lekko wejść w górę, a tu będziemy lekko schodzić w dół. Kolorystyka to jest przedmiot zaproponowana. Tak będzie wyglądała fasada budynku. To jest nasza propozycja też. Będziemy jeszcze na ten temat z zamawiającym dyskutować. To są takie slajdy bardzo ważne. To jest widok od strony budynku boiska na
Trybunę Główną, poziom lipowski, ten poziom dziennikarski, ten poziom, o którym mówiłem. Tu mamy jakiś przekrój z poziomami, czyli wyjście z szatni. Tu jest to, co mówię, zmiana, że wychodzi na środku boiska, to jest zgodnie z najnowszymi przepisami do ZFN-u, żeby jednak wejście było dokazane na środku boiska. Pełnił mieliśmy kontenery za bramką, stwarzało to określone utrudnienie. Tu jeszcze raz przekrój przez trybunę, tutaj słabo już widać, ale mamy tutaj zejście właśnie na tę trybunę i na poziom banku. O, tu będzie widać troszeczkę lepiej. Tu mamy przekrój. Tu Państwo widzicie, że zostaliśmy specjalnie kształtowani jak gdyby skarb. Także on wskazuje, jak to w tej chwili wygląda. Więc tu będzie cały poziom szatnie, część magazynowa, korytarz, przejście pod trybunami dla kibiców wychodzących na sektory boczne na trybunie głównej i strefa media, VIP i biura. To jest jeden przekrój, jeszcze drugi, który zaproponować. To jest bliźniacze, tylko trochę inaczej w innym miejscu jest zrealizowane. Ale to jest jeszcze jeden widok na trybunę tutaj, jak ona będzie się prezentowała. Jak widzą Państwo, są wcięte środkowe czy wcięte, dlatego że tutaj będą umieszczone łapki zawodnicze. Tak będzie stadion prezentował się z wysokości. Tak wygląda z góry. No i tutaj pokusiliśmy się o pewną, o pewnego rodzaju możliwość rozbudowy tego stadionu. To jest opcja, którą w tej chwili mam zaprojektowaną. Przy dodaniu narożników to może być pierwsza opcja rozbudowy. Druga opcja rozbudowy to dodajemy kolejną trybunę i ewentualnie możemy cały stadion zamknąć. Wszystkie elementy konstrukcyjne są tak przygotowane, żeby w dowolnym momencie, w dowolnym czasie można było dowolny z tych wariantów zrealizować. Czyli robimy w tej chwili trybuny tym prostym po to, żeby można było w przyszłości dobudować narożniki, jeżeli będzie taka wola. Jeżeli będzie wola rozbudowania stadionu o kolejne kilka tysięcy miejsc, jest to możliwe. Docelowo ten stadion może pomieścić ponad 13 tysięcy miejsc, czyli to już jest bardzo przyzwoita pojemność. To oczywiście wymaga zmiany oświetlenia, bo w tej chwili tutaj mamy słupy oświetleniowe, należałoby z nich zrezygnować i oświetlenie wtedy wprowadzić na kolejny stadion. Pokazuję to tylko jako forma możliwości, że stadion może rosnąć wraz z potrzebami. W tej chwili Polonia może ma potrzeby troszeczkę mniejsze, no ale wszyscy liczymy, przede wszystkim kibice, że jej miejsce jest w Ekstraklasie, więc ten stadion może się rozrastać. I to jest ostatni wygląd na to, jak ten stadion w tej chwili, w tym projekcie naszym ma wyglądać. To oczywiście są rzeczy, które projekt pokazuje sytuację, rozwiązania do tego w tej chwili. Są tworzone projekty szczegółowe, konstrukcyjne, aranżacyjne, architektura całość projektu wykonawczego jest już zaawansowana. O terminach powiem później troszeczkę. No i to pokazuje, jak ten stadion może wyglądać w całości. Rzeczywiście ile mamy tych miejsc? 13195 miejsc, tyle może być docelowo. Tyle, jeśli chodzi o projekt tej koncepcji. Bardzo Państwu dziękuję. Dziękujemy bardzo za zaprezentowanie tego projektu. W tej chwili zaproszeni gości są do Państwa dyspozycji. Prosiłbym tylko, aby skupić się na pytaniach dotyczących zaprezentowanej prezentacji. Jeżeli nie mamy w ogóle części pytań, po części oficjalnej zapraszam do... Znaczy ja może tylko powiem jeszcze na koniec, podsumowując tą prezentację. W tej chwili przygotowujemy wszystkie materiały, żeby można było złożyć w miesiącu grudniu projekt budowlany, aby uzyskać pozwolenie na budowę.
koncepcja, którą zaprezentowaliśmy, daje pewnego rodzaju działanie modułowe, więc nie trzeba, bo gdzie można budować szczególne trybuny oddzielnie. W związku z tym zakładamy, że jeśli mówimy o trybunie północnej i trybunie zachodniej, to one infrastrukturalnie proszę Państwa są otwarte, a więc nie będą stwarzały wielkich problemów konstrukcyjnych i wykonawczych. I przy owocnej i dobrej współpracy z zamawiającym mamy nadzieję, że te dwie trybuny miałyby szansę być gotowe nawet na przyszły sezon rozgrywkowy. Nie chcę spadać, jeszcze taki deklar sygnalizuje, ale jest to możliwe. Jak zakładam, podkreślam, jest to związane naprawdę z ścisłą współpracą z zamawiającym i szybkimi, poważnymi decyzjami. Myślę, że wtedy jest to możliwe do wykonania. To tyle z mojej strony. Jaki jest koszt budowy? Koszt całkowity jest taki, jak jest podpisana umowa, czyli to przekazał też 39 milionów 3,7, czyli cały czas. Tak, 32 netto, 39 brutto. Ta koncepcja, którą przedstawiłem, mieści się w koncepcji przetargu i w tym koszcie przetargu. Czyli tutaj na tym etapie nie przewidujemy wzrostu kosztów, bo taka będzie nas umowa. Nie ukrywam też, że jak gdyby no PW wspólnie z zamawiającym dostrzegliśmy określone ograniczenia, też się zmienili przepisy, czas też robi swoje. Jak Państwo wiecie, sam przetarg rozstrzygał się przez rok, a więc są konieczne pewne zmiany. One, albo to, co nie zostało uwzględnione w PFU, choćby tylko i wyłącznie w tej chwili przepisy te ze sobą mówią, może że cały stan musi być monitorowany pod kątem systemu dla firmy Canal Plus, która monitoruje te wszystkie przewieźki, te ilości, które Państwo znacie, to jest związane z systemem monitoringu i wiele, wiele innych przepisów, które jeszcze wchodzi. W związku z tym modyfikacja jest. To, co nie zostało w PFU ujęte, no to będzie przedmiotem naszej propozycji i to ewentualnie będzie musiało być przez ten koszt, ale na tą chwilę to, co Państwo zaprezentowałem, forma, poziomy, to jest ujęte w koszcie, który został objęty przetargiem. Pan mogę? Przez jakie elementy z tego obecnego stadionu będą wykorzystane na tym stadionie, bądź mogą być wykorzystane na innych obiektach, bo jednak trochę zainwestowano w ocieplenie czy system wejściowy. Czy te elementy będą wyrzucone na śmietnik, czy... Ja krótko może uzupełnię pan dyrektor. Nasze zadanie nazywa się modernizacja, ale PZPN traktuje to de facto jako budowę nowego stadionu. Musicie to Państwo zrozumieć, że nazwa zadania nie ma znaczenia. Teoretycznie przekazaliśmy plan budowy. W umowie mamy zawarte takie informacje, że po prostu elementy idą do utylizacji. I jeżeli chodzi o wykorzystanie jakichś elementów, to na pewno krzesełka zostały wykorzystane w kilku miejscach, a tak teren po przekazaniu budowy jest teoretycznie pod badaniem tutaj firmy Esport. I zawarte w umowie zapisy mówią o tym, że elementy są do utylizacji, do wykorzystania. Czyli te bramki wyjściowe, które kosztowały tam chyba kilkaset tysięcy, to też nie są do wykorzystania. Praktyczny teren w tej chwili jest terenem budowy. Z rzeczy, które nadają się do wykorzystania, to rzeczywiście bramofurty, o których Pan mówi. One zostaną poddane ocenie poprzez firmę, która je wykonywała, ale one muszą być związane z systemem ticketingu, a więc to, co Pan widzi i o czym Pan mówi o kilku, czy tam 230 tysiącach, to na pewno nie jest koszt kwestii związanych tylko i wyłącznie z tym elementami stalowymi, bo cały ticketingu to jest bardzo duży koszt oprogramowania. My stworzymy zupełnie nowy system oprogramowania, który będzie działał w nowym stadionie, a więc to też trzeba jasno rozdzielić, tak? To jest wartość jakichś urządzeń. One, jak Pan wie, no są, jest to wymóg PZPN, a więc na ile będzie możliwość, to będziemy to wykorzystywali, da się to zrobić. Ale też, jak Pan widzi, obiekt będzie nowy, nowoczesny, spełniający wszystkie wymagania, także myślę, że przy całej inwestycji, jeżeli coś nie będzie nadawało się do tego, to zrobimy. Pozostałe elementy, no wie Pan, nie nadają się niczego. No, jeśli robimy nowy dach, no to stare trzeba usunąć, krzesełka wiadomo, są do usunięcia. Wszystkie elementy oświetlenie w tym koncepcji zostaje, one tylko zostaje modernizowane, ale też rozważamy, myślę, że przedstawimy pewną propozycję na temat tego oświetlenia zamiany,
dla zamówiających, ale to wszystko jak gdyby w swoim czasie na tym etapie nie jestem w stanie odpowiedzieć. Na pewno jeśli byśmy, byłaby koncepcja na przykład zabudowania przynajmniej dwóch narożników, no to wtedy trzeba myśleć o zamianie oświetlenia, ale w tej kwestii chciałbym podkreślić, jeżeli mówimy na przykład konkretnie oświetlenia, to jest element, który na pewno nadaje się do tego, żeby uzyskać dodatkowe środki. Są kluby, które takie oświetlenia montują. Ostatnio była takim zainteresowana na przykład Odra Opole, która kupiła oświetlenie chyba, nie Odra Opole, Jastrzębie kupiło spod Beskidzia słupy. Takie rzeczy się zdarzają, więc jesteśmy na to gotowi. Jeśli chodzi o same oświetlenia, to jest oświetlenie metahalogenowe, w tej chwili standardem jest oświetlenie LED-owe, które daje zdecydowanie większe możliwości oszczędności, więc tutaj pewnego rodzaju bilans też przygotujemy. Może się okazać, jak gdyby, że taniej w jakimś perspektywie czasowej będzie uzyskanie jak gdyby kosztów poniesionych na modernizację. Także tak grubsza myślę. Tak, ja jeszcze tytułem uzupełnienia chciałbym, żeby Państwo widzieli, że jeżeli chodzi o bramofurty, to myśmy dokonali wycen tych bramofurtów, jednego tego bramofurtu, no one kosztowały takie pieniądze, a obecnie po pierwszy jedna wycena opiewała kwotę 12 tysięcy złotych. Także te koszty są niewspółmierne, które są wtedy wydatkowane i jeżeli chodzi o wartość teraz, to no, podejrzewam, że ona nie będzie zbyt duża. Jeżeli chodzi o oświetlenie, my myślimy o tym, że w związku z tym, jeżeli będziemy planować zabudowanie tych narożników w przyszłości, my myślimy o tym, żeby wymienić to oświetlenie. To też będzie podlegało wycenie, też będziemy sprawdzać rynek, czy ktoś będzie chciał kupić te reflektory. My tu mamy bodajże, jeżeli chodzi o oświetlenie, to wymianę 46 opraw, jeżeli chodzi, że się nie pomyliłem, ale to są tylko wymiana opraw. Uruchomienie tego oświetlenia na obecny moment generuje ogromne koszty. Musimy zmodernizować stację trafo. To jest koszt oscylujący, myślę, że około 200 tysięcy. Musimy zmodernizować agregat, który też również musi być dopuszczony. Są ogromne koszty samego uruchomienia tego oświetlenia, czyli zamiana, myśląc na przyszłość, czyli zamiana tego na oświetlenie LED-owe wydaje się być uzasadniona, prawda? I ze względów estetycznych bym powiedział takich, które nie mają znaczenia ekonomicznego i ze względów ekonomicznych, czyli jeżeli chodzi o koszty. Mieszczenie potencjalnie tego oświetlenia na trybunach LED-owego no, nie dość, że da zmniejszy koszty utrzymania. Będzie to jak przygotowane pod pana, jeżeli chodzi o mierzenie ilości przebiegniętych kilometrów przez zawodników i tak dalej, etc. Że my o tym myślimy, bardzo chcielibyśmy, żeby to było w ramach robót zamiennych, żeby nie zwiększyć wartości kontraktu, ale nie wiemy, czy jest to w ogóle na temat możliwe. Ale chciałem, żeby Państwo widzieli, że my myślimy o tym, żeby faktycznie to oświetlenie zmienić. Bo to jest, ma to swoje argumenty, prawda, jest uzasadnione. Warto jeszcze podkreślić, że zaprezentowana koncepcja i nasz projekt będzie się w tym kierunku, że to będzie stadion nie tylko piłkarski, ale stadion funkcyjny. On doskonale będzie się nadawał do organizacji koncertów czy innych imprez, wynajęcia na różne spotkania. To jest trend, który w tej chwili przy tych stadionach budowanych głównie przez samorządy jest spotykany i w tym kierunku się idzie po to, żeby generować jednak jakieś przychody dodatkowe. Poza tym kwestia biur, można tutaj wygospodarować przestrzeń pod wynajem. To są też jakieś dodatkowe przychody, które mamy. Więc to jest stadion pobyt wielofunkcyjny, nie tylko piłkarski, bo wiadomo, że rozwój piłkarski toczą się co dwa tygodnie. Mamy do czynienia z takim obiektem, jaki jest, czyli powiedzmy, no, murawa nie podlega jak gdyby w tej chwili wymianie i PW, ale tutaj też w tej kwestii myślimy, bo też jakby będą nowoczesne technologie, które w tej chwili pozwalają na zwiększenie możliwości użytkowania wielokrotnego w tygodniu tej murawy. Przypomnę, choćby o murawach hybrydowych, które w tej chwili wchodzą w szerokim pole na rynek. Więc jest szereg jeszcze aspektów, które będziemy rozważać, ale z całą stanowczością podkreślam, to co Państwo żeście widzieli, to jest w ramach w kwocie, która jest w tej chwili zagwarantowana. Jeszcze jedno pytanie, czy ewentualna rozbudowa stadionu o tą czwartą trybunę będzie kolidować z budynkiem hali LED-owej, która miała... Czyli jeżeli będzie hala, to czwartą trybunę koliduje. My założyliśmy to, bo jak gdyby kwestia hali na dzień dzisiejszy jest zawieszona. My to zaprezentowaliśmy jak gdyby, jak to stanie budynek celowo, ale to oczywiście jest decyzja nie nasza, tylko zarządzającego, ale budujemy wszystko, te trzy trybuny w taki sposób, żeby w każdej chwili, w każdym momencie można było tą czwartą trybunę stawić, czy dwa narożniki. To jest kwestia dowolna, o której już będzie decydował zamówiec. Dokładnie, te dwa narożniki będą przygotowane po to, że ewentualnie, jeżeli powstanie obiekt hali, to będzie można spokojnie doprojektować tamtą trybunę. Ja mam takie pytanie sentymentalne. Chodzi o tą bramę, która jest napisem Polonia Bytom.
Już mówię. Prosilibyśmy ją bardzo, żeby nie była niszczona, albo żeby mogła być wkomponowana ten nowy stadion, żeby kawałek historii tego stadionu został, czy jest taka możliwość. Po prostu nie chcemy, żeby taki symbol sentymentalny został zniszczony. Czy jest taka możliwość, żeby ją, nie wiem, albo wkomponować, albo, nie wiem, przekazać. Dziękuję. Dziękuję za to pytanie. My oczywiście pomyśleliśmy o tym. Brama zostanie najprawdopodobniej wyczyszczona, bo jest zakonserwowana. Chcemy ją przenieść, nie zostanie zniszczona, nie zostanie zniszczony znicz. Myśleliśmy pierwotnie, ale oczywiście chcieliśmy jeszcze przedyskutować to z kibicami, żeby umieścić to na przykład w budynku, w jakimś, wyeksponować to w środku, żeby się wchodziło do budynku, w jakiejś gablocie, jakoś to wkomponować, ale wewnątrz. Myślę, że jeśli chodzi o wkomponowanie tego w element zewnętrzny, myślę, że tutaj no, nie jest to dobry kierunek. Nie wiem, czekamy na Wasze propozycje, napiszcie do nas na Facebooku. To będzie jakieś symboliczne wejście gdzieś na parking czy cokolwiek, żeby ona gdzieś... Na pewno nie zostanie zniszczona. Oby się zachowała, a cała reszta, w którym to będzie miejscu, to chyba już nie ma większego znaczenia, nie? No, żeby nie uległa zniszczeniu i było to coś, taki element, który będzie nawiązywał do tego stadionu. Ja rozumiem słowa pana prezesa, że rzeczywiście dostaliśmy taką informację i żeby o ten przedmiot, czy powiem, tą bramę zadbać. My też swoją koncepcję mamy. Tutaj też muszę nadmienić, że gdyby ten projekt wymaga tego, żeby usiąść w tej chwili z kilkoma jakby grupami użytkowników tego stadionu, kibice też do nich się zaliczają, bo chcielibyśmy jak gdyby przedyskutować wszystkie osobiste akcesoria, które dla kibiców powinny być, a więc kwestia umiejscowienia sektorówek, kwestia gniazda, kwestia innych elementów, są otwarci na to. To są rzeczy, które na etapie realizacyjnym, bardziej w obliczu projektu budowlanego mamy przemyślane. Tu nasza współpraca z wszystkimi kibicami na stadionach, które budujemy, daje nam, myślę, że dość bogate doświadczenie i możemy tu zaproponować pewne elementy. Lepiej teraz pomyśleć o tym teraz niż później, bo teraz można zaprojektować, można wprowadzić odpowiednie okablowanie, nadgłośnienie i tak etc. Panowie na pewno wiecie, o czym mówię. Także tu jesteśmy otwarci i o tym też myślimy. Inną grupą to są użytkownicy, innym to są trenerzy klub, a więc tutaj jest szereg jeszcze tematów takich, żebyśmy dopracowali wnętrza i funkcję tego stadionu na taki poziom, żeby wszyscy z tego byli zadowoleni, a przede wszystkim ci, którzy będą korzystać z tego. Dziękuję. Można jeszcze prosić? Dzień dobry. Moje nazwisko Stan Nadiar. Kilkukrotnie miałem okazję spróbować wyjaśnić wątpliwości dotyczące samej tej procedury. Jeśli chodzi o stronę formalną, to mimo kilkukrotnych rozmów z panem prezesem Buchnią, te wątpliwości zostają. Umowa jest na pewno z jednej strony nieprecyzyjna i budząca wątpliwości. Ale dzisiaj kibiców nie tylko, na pewno ta strona troszkę mnie interesuje. Mnie interesuje no, jako osoba, która też jest tutaj czynna zawodowo, jestem członkiem też Komitetu Rewitalizacji, czy my teraz, no, mając dzisiaj kolejną wizualizację, kibice już widzieli kilka wizualizacji, widzimy jak rozbiórka stadionu przebiega, to jest katastrofa, bo jeśli już chcieli coś zrobić, to trzeba było to rozebrać do końca, a nie rozebrać część żagla. To jest jakiś, ale chwilkę, ale proszę mi nie przeszkadzać, ja wiem, że pan mnie nie chciał dopuścić do głosu, ale pan dyrektor też dość długo mówi, a wydaje mi się, że to jest dość istotne. Proszę Państwa, i pojawia się podstawowe zagadnienie, które wydaje mi się tutaj jest kluczowe. Jak się pojawi, panie dyrektorze, panie prezesie, drodzy Państwo, projekt gotowy, co się stanie, jeśli wartość będzie większa, bo załącznikiem do projektu ma być przedmiar i koszt inwestycji. Dziękuję dzisiaj, że jest możliwość zadania panu też pytań, bo to nie są żarty. Pan dyrektor, z tego co słyszałem, rzucił taką myśl, że chcielibyście państwo to nawet w przyszłym roku doprowadzić do określonego stanu. Ale proszę zwrócić uwagę, w budżecie miasta, który jest bardzo po prostu tutaj naciągnięty do granic możliwości. Ostatnio się nawet mówi o pewnych problemach związanych z płacami dla pewnej grupy mieszkańców. Proszę mówić o stadionie. Proszę pana, pan będzie radnym, to pan będzie decydował. Ale pan nie jest radny, pan o tym nie decyduje.